kryminatorium. Dziewiętnastoletnia Linda od kilku tygodni pracuje jako akwizytorka. Chodząc od drzwi do drzwi domów, sprzedaje encyklopedie i leksykony. Książki sporo ważą, więc każdego dnia młoda dziewczyna dźwiga ze sobą ciężką walizkę. Nie lubi swojej pracy, zwłaszcza gdy jest zimno i pada deszcz. A taka właśnie pogoda panuje 26 stycznia 1968 roku w Portland, w stanie Oregon. Właściwie to nie powinno jej być na tym osiedlu. W planach miała inną trasę. I nikt nie wie, dlaczego ją zmieniła, nie informując o tym wydawnictwa, dla którego pracuje. Być może liczy, że w dzielnicy zamieszkanej przez klasę średnią uda jej się sprzedać więcej książek. Jest pora obiadu. Ludzi albo nie ma w domu, albo są zbyt zajęci, żeby poświęcić jej kilka minut. Uśmiech na twarzy Lindy pojawia się, gdy 28-letni Jerry Brudos zapewnia ją, że nie tylko ma trochę czasu, ale chętnie coś od niej kupi. He, z nieba mi spadłaś. Moja 6-letnia córka zaczyna właśnie naukę czytania. Od dawna planuję kupić dla niej komplet encyklopedii. Zaprosiłbym cię do domu, ale moja żona właśnie bawi się z dziećmi. Mamy też gości, więc jest głośno, a chciałbym uważnie wysłuchać, co możesz mi zaoferować. W piwnicy mam warsztat, tam nikt nie będzie nam przeszkadzał. Po chwili namysłu Linda zgadza się. Choć mężczyzna jest wielki i ciężki, sprawia jednak wrażenie miłego, przyjaznego i z całą pewnością nieszkodliwego. Jerry bierze od niej tę ciężką walizkę i schodzi pierwszy po ciemnych schodach. W piwnicy dziewczyna zaczyna wykładać na stół kolejne tomy. Tłumaczy, że dziś może jedynie przyjąć zamówienie, a zakupione woluminy dostarczy osobiście w ciągu tygodnia. Dodatkowo proponuje kilka nowych leksykonów. On jednak nie słucha. Rozgląda się nerwowo. Książki to ostatnia rzecz, jaka go w tej chwili interesuje. Ciemno tu. Pozwól, że zapalę światło. Przejdę, tylko wyłącznik jest zaraz za tobą. Piwnica jest ciasna. Jerry, sapiąc z trudem, przeciska się pomiędzy dziewczyną a półkami. Tylko on wie, że tam nie ma włącznika. Jest jednak coś zupełnie innego. Coś, czego w tym momencie potrzebuje bardziej niż światła. Oparty o ścianę, gruby, drewniany kołek. Ostatnie, co Linda poczuła, to nagłe uderzenie w tył głowy. W jej oczach eksplodowały jaskrawe światła, zadzwoniło w uszach, upadła ciężko na podłogę. Potem całą jej świadomość okryła ciemność. Jerry Brudos klęknął nad nieprzytomną kobietą, by sprawdzić, czy żyje. Nagle jej klatka piersiowa uniosła się. Oddycha. Teraz nie może się już cofnąć. Swoje dłonie kładzie na jej szyi. Zaciska je tak długo, aż nabiera pewności, że jest to koniec. Jej koniec. Bo dla niego jest to dopiero początek. Gdy w ostatnim czasie opublikowałem kilka odcinków o seryjnych mordercach, to wysłaliście mi na Instagramie wiele wiadomości. Sugerowaliście, aby takie tematy pojawiały się częściej. Dlatego też dziś również podejmiemy sprawę z tej kategorii. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to moje Kryminatorium. Podcast kryminalny, którego nowe odcinki znajdziecie w każdy poniedziałkowy poranek na waszych smartfonach, w takich aplikacjach jak Spotify albo Google Podcasts. Zacznijmy więc tę mroczną podróż do świata najgroźniejszych przestępców świata. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Urodzony w roku 1939 w południowej Dakocie, Jerome Henry Brudos był prawdziwym potworem. Jednak nie był taki od dziecka. Dzieci przecież nigdy nie rodzą się złe. Jego rodzice, Henry i Aileen, stanowili bardzo niedobraną parę. Wiecznie się kłócili i obwiniali siebie nawzajem za zmarnowane życie. Wiele razy przeprowadzali się z miejsca na miejsce.
W domu dominowała jego matka. Ojciec, często dla świętego spokoju, wolał schodzić jej z drogi. O ile Aileen bardzo kochała swojego starszego syna Larego, to Jerry od urodzenia doświadczał jedynie pogardę i nienawiść. O powodach takiego traktowania młodszego z dzieci napisała Ann Rule w swojej książce Lubieżny zabójca. Gdy kobieta urodziła drugiego syna, była zrozpaczona. Miała już jednego chłopca i nie chciała drugiego. Zawsze bardzo pragnęła córki. Przez następne lata całą swą złość odreagowywała na drugim dziecku. Traktowała go z pogardą i przy każdej możliwej okazji krytykowała. Z czasem do głosu zaczęły dochodzić również kary cielesne. Pomimo tego złego traktowania przez matkę, kilkuletni Jerry nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Z czasem negatywny stosunek Aileen do własnego dziecka znacznie się pogłębił. W umyśle kobiety wzmogła się jej obsesja na punkcie grzechów, zwłaszcza tych związanych z seksem i seksualnością. Chorobliwa wręcz pruderyjność wkrótce dała o sobie znać. Gdy Jerry miał 5 lat, w śmietniku sąsiadów znalazł buty. Buty, których wcześniej nigdy nie widział. To damskie szpilki na wysokim obcasie. Zabrał je do domu. Najpierw z zaciekawieniem je oglądał i dotykał. Następnie przymierzył. Choć były o wiele za duże, z upodobaniem zaczął w nich paradować po swoim pokoju. Aileen postanowiła sprawdzić, skąd dobiega odgłos przypominający stukanie obcasów. Z impetem otworzyła drzwi pokoju i stanęła jak wryta. Zanim uderzyła syna w twarz, zaczęła krzyczeć. Skąd wziąłeś te obrzydliwe buty? Czy ty w ogóle wiesz, coś ty zrobił? Masz je natychmiast zanieść tam, skąd je przyniosłeś. Jak śmiesz ich w ogóle dotykać? One na pewno należą do jakiejś rozpustnicy. Według Aileen, wysokie szpilki były atrybutem kobiet rozwiązłych, pełnych grzechu, oddających bez skrępowania swoje ciało w celu osiągnięcia seksualnej przyjemności. Ona sama wstydziła się nawet na nie patrzeć. Jerry jednak nie wiedział, dlaczego jego matka reaguje właśnie w taki sposób. Na ten fakt zwrócił uwagę profiler FBI, Mark Seferik, w filmie dokumentalnym stacji Crime Investigation, zatytułowanym Jerome Brudos, lubieżny morderca. Szpilki stały się tabu. Chłopiec nie mógł zrozumieć, dlaczego matka zareagowała w tak histeryczny sposób. Na złość jej postanowił buty zatrzymać. Nadal się nimi bawił. Gdy matka to odkryła, dostała szału. Spaliła szpilki na jego oczach. Maluch dostał sygnał, że to, co zrobił, było złe i że nie wolno mu więcej tego robić. Przez to wydarzenie w bardzo młodym wieku zaczął wiązać podniecenie seksualne z agresją i widokiem obuwia, jako owocu zakazanego. Z czasem rozwinęło się to u niego w fetyszyzm. Jerry dojrzewał, a jego fetysz przybierał na sile, powodując u niego coraz większe pobudzenie. Zaczął kolekcjonować nie tylko damskie buty, ale i bieliznę. Aby zdobyć pożądane przedmioty, kradł je, włamując się do pobliskich domów. Po pewnym czasie samo dotykanie zakazanych owoców szybko przestało mu wystarczać. Zaczął je więc wkładać i robić sobie zdjęcia. Szybko dorobił się po każdej kolekcji tajnych fotografii, które trzymał w ukryciu. Gdy obok Brudosów wprowadziła się rodzina z dorastającymi córkami, Jerry zaczął kraść ich bieliznę. Snuł też o swoich nowych sąsiadkach niezdrowe fantazje. Wyobrażałem sobie, że jestem szefem tajnego więzienia dla młodych kobiet. Do jednej z cel przyprowadziłem moje sąsiadki. Za każdym razem, gdy miałem na nie ochotę, wchodziłem do celi i wyciągałem jedną albo drugą. Były mi posłuszne i wiedziały, że muszą spełniać każdą moją zachciankę. Kiedy kradzieżami bielizny zaczyna się interesować miejscowa policja, Jerry postanawia wykorzystać ten fakt. Przekonuje jedną z sióstr, że współpracuje ze stróżami prawa i pod nieobecność swoich rodziców zaprasza dziewczynę do domu w celu wysłuchania jej zeznań. Wita ją w progu, wprowadza do salonu i nagle znika jej z oczu.
W sąsiednim pokoju przebiera się, zakłada maskę i wraca do niej. Przyłożył dziewczynie nóż do gardła i kazał się jej rozebrać. Zdjęła sukienkę, a on zrobił jej zdjęcie i wybiegł. Gdy przerażona sąsiadka chciała uciec, nagle wrócił, mówiąc, że ktoś obcy zamknął go w szopie. Choć mu nie uwierzyła, nikomu o tym wydarzeniu nie powiedziała. Czując się bezkarny, staje się jeszcze bardziej zuchwały. Kilka dni później próbuje zgwałcić swoją koleżankę, którą odwozi do domu. Zatrzymuje auto na poboczu. Wyciąga z niego dziewczynę i bije ją. Na szczęście tą samą drogą przejeżdża inny samochód. Kierowca, widząc, co się dzieje, zawiadamia policję. Jerry zostaje zatrzymany. Do wszystkiego się przyznaje. W jego domu funkcjonariusze trafiają na sekretną kolekcję skradzionych wcześniej damskich butów i bielizny. Na kliszy wyjętej z jego aparatu policjanci odnajdują zdjęcia nagiej sąsiadki. Przesłuchana dziewczyna opowiada o niedawnym ataku. Brudos za swój czyn staje przed sądem dla nieletnich. Musi ponieść konsekwencje. Okazują się one jednak znacznie lżejsze niż sam się spodziewał. Został skierowany na 9-miesięczną terapię psychiatryczną w szpitalu stanowym z możliwością kontynuowania swojej edukacji. Badający go lekarze dochodzą do wniosku, że zaburzenia 17-latka spowodowane są głęboką nienawiścią do własnej matki. Ich wynikiem jest silna chęć dokonania zemsty na innych kobietach. Jerry bez skrępowania opowiada psychiatrom o swoich najmroczniejszych fantazjach. Czasami wyobrażam sobie, że porywam nieznajomą kobietę. Zmuszam ją do ubierania seksownej bielizny i robię jej zdjęcia. Mnóstwo zdjęć. A potem zabijam ją, a jej ciało ukrywam w zamrażarce. Gdy już zamarznie, wyciągam ją i układam w różnych pozycjach. Jest moją lalką, z którą mogę robić, co tylko mi się zamarzy. Opowieści nastolatka o porwaniach, morderstwach i zamykaniu ciał w zamrażarce nie zrobią jednak specjalnego wrażenia na psychiatrach. W swojej karierze podobne historie słyszeli już pewnie tysiące razy. W przypadku Jerry'ego nie zapala się w ich głowach czerwona lampka. Co więcej, ich zdaniem, jego fantazje i fetyszyzm wynikają wyłącznie z powodu młodego wieku pacjenta i jego niedopasowania społecznego. Nie widzą w nim groźnego sadysty i przyszłego mordercy. Dochodzą nawet do zgodnego wniosku, że przejdzie mu to, gdy dorośnie. Po wyjściu ze szpitala ukończył technikum, po którym został elektrykiem. W wieku 20 lat wstąpił do wojska, jednak nie zagrzał tam długo miejsca. Po 9 miesiącach służby wyrzucono go z armii. Powodem tego było stwierdzenie przez wojskowego psychiatrę zaburzeń emocjonalnych po tym, jak podczas przepustki Jerry zaatakował i pobił przypadkową kobietę. Wrócił do Portland. Wtedy odżyły dawne demony. Matka jeszcze bardziej faworyzowała starszego z braci, ojciec nie stawał w jego obronie. Aby uciec przed domowym piekłem, coraz częściej włóczy się samotnie ulicami i zaczepia przypadkowe kobiety. Nie ma jeszcze odwagi pójść na całość. Póki co wystarcza mu kradzież ich butów, z którymi później zasypia. Wkrótce poznaje 17-letnią Dersi. Choć jej znajomi ostrzegają dziewczynę przed tym dziwakiem, ona decyduje się z nim umówić. Raz, drugi, potem trzeci. Gdy Jerry się jej oświadcza, ona bez chwili namysłu odpowiada tak. Po latach powie... Był taki zabawny, cały czas żartował i mnie rozśmieszał. Zawsze byłam bardzo nieśmiała w stosunku do innych chłopców, ale przy nim czułam się dobrze. Poza tym miał dobrą pracę i wydawał się być bardzo rodzinnym człowiekiem. Kobieta nie ma jeszcze pojęcia, co tak naprawdę czai się w umyśle jej przyszłego męża. A jego obsesji nie zmienia nawet ślub z Dersi, która niedługo później rodzi mu córkę. Po przeprowadzce do nowego domu często zmusza ją, aby swoje domowe obowiązki wykonywała będąc nagą,
albo mając na sobie jedynie szpilki. Robi jej wtedy mnóstwo zdjęć. Nieśmiała żona zgadza się na wszystko. Prosi tylko męża, by nikomu o tym nie mówił. Jerry uważa swoją żonę za kobietę idealną. Oczywiście idealną dla niego. Słuchała mnie i zawsze wykonywała moje polecenia. Nigdy się nie sprzeciwiała. Gdy zabroniłem jej wchodzenia na mój strych i do mojego garażu, bez słowa się zgodziła. I co najważniejsze, nigdy o nic nie pytała. Gdy wracałem nad ranem do domu, zamiast awantury czekało na mnie śniadanie. Przyjście na świat drugiego dziecka nie zmienia niczego, poza jednym. Darcy coraz bardziej zdecydowanie odmawia mężowi służenia jako seksualna niewolnica. Nie zakłada już bielizny, którą Jerry przynosi do domu nie wiadomo skąd. Nie wpuszcza go też do ich sypialni. Frustracja mężczyzny rośnie, by wkrótce osiągnąć punkt krytyczny. Rób co tylko chcesz, nie potrzebuję cię już i trzymaj się ode mnie z daleka. Jeśli nie mogę mieć ciebie, będę miał inne, ładniejsze niż ty i bardziej uległe. Z czasem miejscowa policja odnotowuje coraz więcej ataków na młode kobiety. Najpierw idące samotnie ulicą, później zaatakowane we własnych domach przez zamaskowanego sprawcę. Jerry gwałci je, a potem kradnie bieliznę i buty. Policyjne śledztwo nie przynosi jednak rezultatów. Peter Wronski w książce Seryjni zabójcy, metoda i szaleństwo potworów podkreślił, że ta nieudolność funkcjonariuszy wzmogła u Jerry'ego poczucie bezkarności. Sprawiła też, że stał się jeszcze bardziej zuchwały. Zaczął uważać, że jest sprytniejszy niż policjanci. Prawdopodobnie wtedy w jego głowie zrodziła się myśl, że gwałty i kradzieże już mu nie wystarczają. Zaspokajały go jedynie na krótko. Podjął decyzję, że nadszedł już czas na wprowadzenie w życie jego najbardziej skrywanej fantazji. Nadszedł czas, by zabić po raz pierwszy. I właśnie wtedy, 26 stycznia 1968 roku, do drzwi jego domu zapukała Linda, sprzedająca encyklopedię. On miał być tego zimnego, deszczowego dnia jej pierwszym klientem. Okazał się być pierwszym i ostatnim. Gdy dziewczyna leżała już martwa na podłodze w jego garażu, Jerry wyszedł, by dać żonie pieniądze i wysłać ją wraz z dziećmi do miasta. Miała zrobić zakupy, zjeść obiad i przywieźć mu hamburgera. To dałoby mu kilka godzin czasu, którego teraz bardzo potrzebował. Linda należy teraz tylko do niego i może z nią zrobić, co tylko zechce. Nie podobały mi się jej włosy. Były krótkie, jak u chłopców, a ja wolałem takie długie, falujące. Wszystkie kobiety z moich zdjęć takie miały. Jednak wszystko inne było idealne. Zgrabne ciało i co najważniejsze, piękne szpilki. Dokładnie takie, jak lubię. Wyciąga pudło z jego kolekcją ukradzionej bielizny. Najpierw przebiera ciało, potem je gwałci. Powtarza wszystko kilka razy. Gdy pozostali domownicy wracają do domu, Jerry idzie do nich, by zjeść obiad. Do garażu wraca wieczorem, by z chorą fascynacją kontynuować swoje dzieło. Chciałby ją zatrzymać na dłużej, najlepiej na zawsze. Wie jednak, że nie może zrealizować ostatniego elementu swojej młodzieńczej fantazji. Jego garażowa zamrażarka jest zbyt mała, by pomieścić całe ciało. Pozbędzie się go więc tej samej nocy, wrzucając obciążone zwłoki do rzeki. Pozostawi sobie jednak makabryczną pamiątkę tej pierwszej zbrodni. Odciętą lewą stopę kobiety. Zamrozi ją, by później co jakiś czas bawić się nią. Po pierwszym zabójstwie uspokoił się. Przestał też włamywać się do sąsiednich domów. Czuł, że jego mordercze żądze zostały zaspokojone. W międzyczasie stracił pracę, więc rodzina zmuszona została do sprzedania domu i wyprowadzki. Rodzina zamieszkała w Salem, około 70 km na południe od Portland.
W ich nowym domu szybko zaczęły obowiązywać stare zasady. Darcy nie miała prawa o nic go pytać. Nie mogła też wchodzić zarówno do jego garażu, jak i na strych. Wkrótce pojawia się jeszcze jedna zasada i chyba najważniejsza. O ile do innych zakazów była przyzwyczajona, to nowego pomysłu męża Darcy nie potrafiła zrozumieć. Chcę, żebyś zawsze dzwoniła do mnie, zanim wrócisz do domu. Nieważne, czy to będą wizyty u znajomych, czy zakupy. I pamiętaj, żebyś zawsze miała przy sobie drobne na telefon. Masz mnie uprzedzać, zanim wpadniesz znienacka. Na nic zdają się jej protesty, więc dla świętego spokoju kobieta dzwoni. To jednak mu nie wystarcza. Wymusza na znajomych swojej żony, by ci także do niego dzwonili za każdym razem, gdy kobieta od nich wychodzi. Jego żona była już przekonana, że Jerry jest o nią po prostu zazdrosny. Zawsze musiał wiedzieć, gdzie byłam, co robiłam i z kim. Nigdy nie spotykałam się z nikim poza naszymi wspólnymi przyjaciółmi. Ale on mi chyba nie wierzył. Raz zapytałam go, dlaczego nie mogę tak jak inne żony wrócić do domu bez wcześniejszego telefonowania. Wtedy zaśmiał się tylko i zażartował, że musi mieć czas, aby pozbyć się z domu cycatej blondynki, zanim wrócę. Darcy nie miała wtedy jeszcze zielonego pojęcia, co jej mąż robi, gdy nie ma jej w domu. Nie przyszło jej nawet do głowy, że ten przebiera się w damską bieliznę. Wkłada szpilki na wysokim obcasie, a na stole rozkłada własnoręcznie wywołane zdjęcia martwej dziewczyny. Na koniec zamrażarki wyjmuje stopę swojej ofiary i wkłada na nią swój ulubiony damski but. Tylko tak jest w stanie osiągnąć seksualną satysfakcję. Prawdę o swoim mężu pani Brudos pozna dopiero później. Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. 26 listopada 1968 roku, dokładnie 10 miesięcy po zamordowaniu Lindy, Jerry uderza ponownie. Jego drugą ofiarą jest 23-letnia Jan Whitney, której samochód zepsuł się na drodze. Jerry wspaniałomyślnie zatrzymuje się, by jej pomóc. Proponuje, że naprawi auto, ale najpierw musi przywieźć z domu odpowiednie narzędzia. Nieznajomy wzbudza tak wielkie zaufanie, że kobieta decyduje się pojechać z nim do Salem. Już nikt nigdy nie zobaczy jej żywej. Dusi ją w samochodzie na podjeździe swojego domu. Martwe ciało przenosi do garażu. Tam gwałci je, a następnie wiesza na wcześniej przygotowanym haku, przymocowanym do sufitu. Przez dwa następne dni przebiera zwłoki w seksowną bieliznę i fotografuje. Odcina też jedną pierś, z której wykonuje metalowy odlew. Używa go później jako przycisku do papieru. W takiej pozycji zwłoki wiszą przez kilka kolejnych dni. Jerry czuje się tak pewnie, że zostawia je w garażu, a sam zabiera rodzinę na weekendową wycieczkę. W tym czasie dochodzi do wydarzenia, które tylko cudem nie ujawniło mrocznego sekretu miejscowego elektryka. W filmie dokumentalnym zrealizowanym przez kanał Crime and Investigation opowiedział o tym śledczy z Salem, człowiek, który wkrótce zacznie podążać krwawym śladem zabójczego fetyszysty stóp. Jakieś auto wpadło na jego garaż. Wezwana policja zaczęła się rozglądać na miejscu wypadku. Próbowali też zajrzeć do garażu przez powstały wyłom. O dziwo nie zauważyli wiszącej w środku martwej kobiety. Nie wyczuli też zapachu rozkładającego się ciała. Gdyby bardziej przyłożyli się do swojej roboty, złapalibyśmy tego potwora dużo wcześniej. Zabójca był podekscytowany całą historią. Już wcześniej wierzył, że jest mądrzejszy od policji. Teraz zaczął również myśleć, że jest nieuchwytny. Gdy znudził się ciałem ofiary, obciążył je kawałkiem żelaza i zrzucił z mostu do rzeki. Razem z nim wyrzucił też stopę pierwszej zamordowanej dziewczyny. Nie planował tego, ale z czasem jego pamiątka zaczęła gnić i nie mógł się już nią dłużej bawić. Gdy pod koniec marca następnego roku w centrum handlowym w Portland najpierw zniknęła 19-letnia studentka Karen, a miesiąc później 22-letnia Linda, detektyw Jim Stowell zaczął zastanawiać się, czy tych przypadków nic nie łączy. Choć nie miał na to dowodów, przeczuwał, że do tej listy powinien również dopisać Jan Whitney,
której ciała do tej pory nie odnaleziono. Wkrótce okazało się, że detektyw miał rację. Przypadkowy wędkarz natknął się na pływające w rzece zwłoki kobiety. Ustalono, że była to Linda Sally. Dokładne przeszukanie dna rzeki doprowadziło do odkrycia jeszcze jednego ciała. Resztki odzieży zostały rozpoznane przez matkę Karen Sprinker. Sekcje zwłok wykazały, że obie kobiety zostały uduszone. Po śmierci sprawca odciął im piersi. Ofiary powiązane były tą samą liną, na której znajdował się identyczny węzeł. Podobnego używali elektrycy podłączający w domach instalacje. Policja wiedziała już, że za ich śmierć odpowiada ten sam człowiek. Kilka dni przed zaginięciem Lindy sprawca zaatakował 24-latkę, która późnym popołudniem wracała z pracy. Kobieta przeżyła, a o całym zdarzeniu opowiedziała później śledczym. Gdy weszłam na schody prowadzące na parking, ten człowiek podszedł do mnie z tyłu, wyciągnął broń i powiedział, żebym nie krzyczała, to nie zginę. Objął moją głowę ramieniem, a wtedy udało mi się złapać zębami jego kciuk. Pamiętam tylko, że mocno uderzył mnie w głowę, aż zobaczyłam gwiazdy. A potem nagle odskoczył i uciekł. Kobieta nie widziała twarzy napastnika i nie potrafiła go opisać. Więcej do powiedzenia miały jednak koleżanki zaginionej miesiąc wcześniej Karen, której ciało zostało wyłowione z rzeki. Zgodnie opisały dziwnie zachowującego się piegowatego mężczyznę, który zaczepiał je na terenie uniwersytetu. Jedna z nich opowiedziała o swojej dziwnej randce. Spotkałam się z nim tylko raz. Był bardzo dziwny. Twierdził, że wrócił z Wietnamu i szuka towarzystwa. Próbowałam z nim rozmawiać na różne tematy, ale on ciągle gadał tylko o tych dwóch ciałach z rzeki. Nagle zapytał, czy nie boję się, że mógłby mnie udusić. Żałuję, że dałam mu wcześniej numer telefonu, bo teraz ciągle do mnie wydzwania. Na prośbę policjantów dziewczyna zgodziła się umówić z nieznajomym raz jeszcze. Zamiast niej pod ustalonym adresem zjawili się funkcjonariusze. Zapytali o jego nazwisko. Detektyw prowadzący sprawę postanowił się przyjrzeć bliżej podejrzanemu. Szybko ustaliłem, że jest on z zawodu elektrykiem. Dowiedziałem się również, że już wcześniej był on leczony psychiatrycznie z powodu ataków na kobiety. Kilka dni później śledczy odwiedzili dom w Salem. Rozmawiając z Jerem na podjeździe, niby przypadkiem, wchodzą do garażu. Ich uwagę przykuwa wisząca tuż przy wejściu lina. Jest zadziwiająco podobna do tej, którą związane były martwe kobiety wyłowione z rzeki. Nawet zrobiony na niej węzeł wydaje się być identyczny. Wiedzieli już, że mają przed sobą mordercę. Jednak bez nakazu nie mogą zabrać ze sobą liny. Postanawiają więc improwizować, co w swojej książce Lubieżny zabójca przedstawiła Anne Rule. Jaka piękna lina, dokładnie takiej szukam. Powiesz mi, jak się nazywa, żebym mógł o nią zapytać w sklepie? Zauważyłem, że ci się spodobała, bo od dłuższego czasu się w nią wpatrujesz. Jak chcesz, to dam ci próbkę. Będzie ci łatwiej kupić, jak pokażesz kawałek sprzedawcy. Specjaliści z policyjnego laboratorium nie mieli żadnych wątpliwości. To ta sama lina, którą sprawca obwiązał zwłoki kobiet, które później odnaleziono w rzece. Sam fakt posiadania tego samego modelu liny nie był jeszcze dowodem na popełnienie morderstw. Trzeba więc było znaleźć coś, co pozwoli aresztować Jerego. Wtedy do policjantów uśmiechnęło się szczęście. Zgłosiła się do nich 15-letnia Gloria, która kilka dni wcześniej została napadnięta przez nieznanego mężczyznę. Udało jej się uciec. Gdy o zdarzeniu opowiedziała swoim rodzicom, ci przywieźli ją na posterunek. Położyłem przed nią 12 zdjęć i powiedziałem, żeby się nie spieszyła. A gdy tylko rozpozna sprawcę, niech da mi znać. Ona uważnie je obejrzała i wskazała na Brudosa. Wiedziałem, że już się nam nie wywinie. 30 maja 1969 roku mężczyzna został zatrzymany na drodze prowadzącej w kierunku granicy z Kanadą. W momencie aresztowania miał na sobie damską bieliznę.
Po przewiezieniu do Salem, jego obrońca poradził mu, żeby milczał. Jerry nie posłuchał tej rady. W ciągu 3 następnych dni przyznał się do zamordowania 4 kobiet oraz do zaatakowania 15 innych. O swoich zbrodniach opowiedział tak szczegółowo, że przesłuchujący go śledczy byli w wielkim szoku. Zauważyli, że zabójca nie okazuje żadnych wyrzutów sumienia. Co więcej, sprawiał wyraźne wrażenie podekscytowanego swoimi dokonaniami. W trakcie przeszukania jego garażu odkryto szuflady pełne zdjęć zamordowanych kobiet. Były zupełnie nagie lub ubrane w samą bieliznę, żywe lub martwe. Na jednym ze zdjęć znalazł się także sam oprawca. Pod wiszącym na haku ciałem jednej z kobiet umieścił lustro i wykonał zdjęcie mające pokazać odbite w nim narządy intymne. W momencie robienia fotografii pochylił się tak mocno, że w kadrze znalazła się jego twarz. Trudno wyobrazić sobie lepszy dowód jego winy. Jerry przyznał się również do zabicia sprzedawczyni encyklopedii, Lindy, ale jej ciała nigdy nie odnaleziono. Dlatego więc po długich konsultacjach prokuratura zdecydowała się wycofać z aktu oskarżenia nazwisko tej ofiary. Aby uniknąć odpowiedzialności za swoje zbrodnie, Jerry próbuje udawać osobę niepoczytalną. Płacze i całą winę zrzuca na złe traktowanie go przez własną matkę. Bada go 7 psychiatrów, a każdy z nich wydaje podobną opinię. Jest typem aspołecznym, posiadającym wiele dewiacji, z czego najbardziej rozwinięte są u niego fetyszyzm, transwestytyzm, ekshibicjonizm i sadyzm. Pomimo swoich zaburzeń osobowości, badany doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robił. Wiedział też, że jego postępowanie było złe i niezgodne z prawem. Jerry zostaje uznany za winnego popełnienia 3 morderstw pierwszego stopnia i skazany na 3 następujące po sobie dożywocia. Jego żona również zostaje aresztowana. Śledczy nie wierzą, że kobieta nie wiedziała nic o zbrodniach własnego męża. Z braku niepodważalnych dowodów została jednak uniewinniona. Rok później, w lipcu 1970 roku, w rzece w pobliżu miejsca odnalezienia 2 poprzednich ciał zostają odkryte szczątki Jan Whitney. Jerry, odsiadując swój wyrok, co kilka lat składał kolejne wnioski o zwolnienie warunkowe. Jak dotąd wszystkie jego prośby zostały odrzucone. Zmarł z przyczyn naturalnych w wieku 67 lat, we wtorek 28 marca 2006 roku o godzinie 5:10 nad ranem, po 37 latach odsiadki, będąc tym samym najdłużej osadzonym więźniem w historii stanu Oregon. Jeżeli ta sprawa wydaje wam się znajoma, to tak, od razu uprzedzam pytania. Ten sprawca pojawił się w Mindhunterze na Netflixie.